Tomasz Klimiuk dla portalu Fight Sport. Tomek, gratulacje za wygraną. Nie spodziewałeś się chyba tak szybkiego rozstrzygnięcia dzisiaj? Nie, właśnie jestem bardzo zdziwiony też, że sędzia przerwał ten pojedynek. No wszedłem w walkę bardzo dobrze, no to było widać. Akcje wychodziły, były mocne, dwa mocne low kicki, potem kopnięcie na wątrobę. No nie wiem, no to chciałbym się cieszyć z wygranej, aczkolwiek nie do końca chciałem wygrać w takim stylu. Ktoś jest twoim faworytem, oczywiście poza tobą, w tym turnieju wagi ciężkiej DSF Kickboxing Challenge? No ja osobiście chciałbym się spotkać z Michałem Bodziewiczem za ten Puchar Polski sprzed 3 tygodni, więc, ale co będzie, także to już w ich rękach i nogach. Ostatni raz widzieliśmy się w Białymstoku, kiedy przegrałeś z Jurijem Dobką, a teraz już zupełnie inny nastrój, wygrana, troszkę też po drodze. Chyba ciężko pracowałeś, żeby nadrobić, powiedzmy, te straty. No, bardzo dużo startów. Też przygotowania do tej walki były inne niż poprzednio. Robiliśmy bardzo dużo sparingów. Tu od razu podziękowania chłopakom i z Białegostoku, i Latomka Szczepkowskiego z Warszawy. No było widać, no zupełnie inaczej wszedłem do tej walki i inaczej wyglądała niż z Jurijem Dobką. Tam ta walka akurat mi bardzo, no nie poszła, nie jestem zadowolony i sami wszyscy widzieliśmy, tak. Ale chyba jesteś zadowolony z tego, że są możliwości startowe teraz dla zawodników twojej kategorii wagowej, bo turniej czteroosobowy to jest rzadkość na polskich arenach kickboxingu. No w ogóle ciężko jest się polskim fighterom przebić na świecie, w Europie właśnie w tej wadze ciężkiej. No na pewno. Zawodników jest mało, także ten turniej widać, że się cieszy dużym zainteresowaniem. Też myślę, walki na poziomie, więc no, ludzie chcą oglądać wagę ciężką. A tych startów jest coraz więcej, tak jak mówiłeś. Tomek, no cóż, ja mam nadzieję, że będziemy po prostu cię częściej oglądać w tych zawodowych walkach, nie tylko w tych amatorskich. Jesteś obiecującym zawodnikiem o, jak to mówią, solidnych warunkach fizycznych, co widać zresztą. No i cóż, czekamy na ten wymarzony finał. Być może z Bławdziewiczem, być może z kimś innym. Może z Proszkiem, może z Bławdziewiczem. Zobaczymy. No, ja będę gotowy na pewno, bardzo dobrze przygotowany na ten finał. I zapraszam już teraz na finał DSF Kickboxing Challenge w czerwcu. Zapraszamy też kibiców na oglądanie walk Tomka. Naprawdę zawodnik o fantastycznych warunkach fizycznych i wie, co z tymi warunkami robić. Mamy nadzieję, że zobaczymy go w kolejnym bardzo ciekawym pojedynku i dłuższym niż dzisiaj, bo niestety dzisiaj się nie udało dłużej jemu powalczyć, ale cóż, tak jest w wadze ciężkiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.